Dzień dobry, szanowni państwo, na 17 już kawę w ramach serii Wszystko gra. Zapraszam państwa do Gdańska, gdzie właśnie się znajduję, to znaczy dokładnie na Wyspie Sobieszewskiej, taka bardziej dzika, jak widać, dzielnica Gdańska. Pięknie, po prostu jest tu pięknie. Ostatnio było chilloutowo, a dziś, szanowni państwo, idę krok dalej. Będzie po prostu ambientowo. I wakacyjnie, ambientowo. Dlaczego podkreślam to, że wakacyjnie? No bo właśnie takie moje pierwsze jakieś dokonania, które chyba można określić jako ambientowe, pojawiły się po raz pierwszy na wakacjach 2 lata temu, kiedy to też po raz pierwszy wyjechałem na wakacje bez instrumentów, ale potem okazało się, że i tak coś tam musiałem dźwiękowego stworzyć. Także będą 3 takie formy ambientowe. Każda z nich powstała w taki sposób, że wykorzystałem jakiś sample muzyczny pozyskany nie za pomocą instrumentów muzycznych, a potem ten sample przetworzyłem na różne sposoby, tworząc taką właśnie plamę dźwiękową, ambientową. Co ważne, wszystkie te 3 formy powstały tylko i wyłącznie przy użyciu telefonu. To znaczy telefonem nagrałem wszystko, i obraz, i dźwięk. Telefonem przetworzyłem, nie użyłem tutaj żadnych zaawansowanych aplikacji komputerowych. Także zapraszam do takiego ambientowego odcinka. No, umówmy się, on będzie mocno niszowy. Jeśli ktoś z państwa wytrwa do końca, to proszę w komentarzu koniecznie dać mi znać. Ja w międzyczasie sprawdziłem, jak to się nagrywa, i zobaczyłem, że strasznie mi się świeci czoło, także ewentualnie proszę użyć jakichś okularów przeciwsłonecznych lub tylko słuchać, nie patrzeć na mnie, jakoś niekorzystnie też wyglądam, trochę się opaliłem i to wszystko jakieś takie. No więc to było tak, że pojechaliśmy z rodziną na wakacje do Beskidu Sądeckiego. Chata na Bucniku nazywa się miejsce, w którym przebywaliśmy. Również bardzo urokliwe miejsce, które wszystkim polecamy. No i pojechałem bez instrumentów, po czym okazało się, że miałem ze sobą nowy telefon komórkowy, który bardzo fajnie robił tak zwane timelapsy. Czyli można było coś nagrać i potem odtworzyć to w przyspieszonym tempie. No i oczywiście pierwsza rzecz, jaką trzeba było zrobić, to są zachody słońca i chmury. Taka dość oczywista rzecz, ale jak już zrobiłem obrazek, to stwierdziłem, że brakuje tam dźwięku. No i potem właśnie samplowałem taki dzwoneczek wiszący przy drzwiach chaty na Bucniku. Przetworzyłem go na różne sposoby, także powstała taka 1,5-minutowa forma ambientowa, no i to skleiłem w całość z tym zachodem słońca i powstało takie coś.
Kolejne piękne zjawisko atmosferyczne, czyli chmury, które przetaczały się nad lasem, ale i też proszę zwrócić uwagę, chmury, które wylatywały z lasu, takie zjawisko po deszczu. Pierwszy raz na oczy coś takiego widziałem i właśnie tę formę nazwałem białe duchy lasu, bo tak to właśnie mi się skojarzyło. No i potem okazało się, że u gospodarzy w kuchni jest taka miotła, która jako trzonek ma taką rurkę, no i okazało się, że na tej rurce, na tym trzonku od miotły da się grać. Zatem znowu samplowałem te dźwięki, poprzetwarzałem elektronicznie i powstała taka forma audiowizualna. Szanowni Państwo, być może niektórzy się będą dziwić, co on tu robi, jakieś buczenia, nie wiadomo co to jest, no więc w razie czego ja powiem, że w internecie można znaleźć na przykład takie coś, ambient, gatunek eksperymentalnej muzyki elektronicznej cechujący się odejściem od linearnie rozwijanej linii melodycznej charakterystycznej dla klasycznej muzyki elektronicznej na rzecz luźnej kompozycji plam dźwiękowych. No i właśnie o te plamy tu chodzi. Szanowni Państwo, mnie strasznie takie plamy kręcą i myślę, że coraz więcej ambientu będę tworzył. To ja zaproszę, tu jeszcze dodam na przykład, że co, o ile w innych rodzajach muzyki, od poważnej do punk rocka, osią konstrukcyjną utworu jest przebieg harmoniczny, to w muzyce ambient utwór rozwija się głównie przez operowanie barwą dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Efektem jest przesunięcie nacisku z następstwa dźwięków na ich brzmienie, stąd muzyka ambient jest postrzegana jako statyczna i znajdująca się poza czasem. Moim zdaniem idealnie się to właśnie wiąże z klimatem wakacyjnym. Tutaj gdzieś jeszcze było o tym, że są różne odmiany tego. O, na przykład jest coś takiego jak Dark Ambient. No i tak trochę wyszło, że Dark Ambient, jeden z podgatunków muzyki ambient, powstały w latach 80. Jak sama nazwa wskazuje, jest to tak zwana muzyka tła, nie obowiązuje tutaj harmonia, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to, co ja tworzę, to jest rzeczywiście taki bardziej dark ambient. I jeszcze gdzieś na jakiejś stronie znalazłem informację na temat genezy muzyki ambientowej i tam było powiedziane, że ten pan, który stworzył, nie pamiętam teraz jego nazwiska, można sobie to sprawdzić, ja jestem na wakacjach, ten pan, który stworzył, był prekursorem muzyki ambientowej, powiedział, że muzyka ambientowa to jest jak taki mebel w pokoju. On tam po prostu jest, pełni swoją funkcję, ale my jakoś specjalnie nie zwracamy na niego uwagi. On jest po to, żeby był, żeby nam służył do czegoś. No i właśnie muzyka ambientowa to jest takie tło. Ja też właśnie, tak już kończąc moją gadkę, dochodzę do wniosku, że my cały czas jesteśmy otoczeni muzyką ambientową, na przykład tutaj w lesie. Pewnie słabo słychać to w mikrofonie, ale tutaj wystarczy siąść i przez godzinę słuchać dobrej płyty ambientowej. Morze, deszcz i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie ostatnia forma ambientowa powstała dosłownie wczoraj. Nagle o 3:30 za oknem domku, w którym aktualnie przebywam wraz z moją rodziną, przyleciał taki muzykant. Chyba szpak, nie wiem, byłem strasznie zaspany, ale ponieważ mnie obudził, postanowiłem go nagrać i ten oto sample właśnie. Znowu przetworzyłem na różne sposoby i powstała taka oto forma ambientowa.
To w ramach konkursu, właściwie ja już go ogłosiłem. Jeśli ktoś z Państwa dotrwał do końca tego odcinka, zapraszam do tego, żeby uczciwie to potraktować, pisać w komentarzu. Każdy, kto obejrzał cały odcinek, wysłuchał wszystkiego, wygrywa nagrodę, ponieważ konkurs jest natury takiej moralnej, więc i nagroda jest moralna, własna, osobista satysfakcja. A ja zapraszam za niedługo na kolejny odcinek serii Wszystko gra.